Cześć wszystkim, znowu Pan 7, dalszy ciąg Kamayui. Dobra, chcemy to odpalać, te eventy. Dobra, odpalmy. A, to chyba będzie, nie wiem czy to będzie koniec sagi. Chyba jeszcze nie, chyba jeszcze jeden event jest w tej sadze. Uzależnienia od hazardu. To chyba kolejna babka, która ma osobny żołądek na słodycze. Nie wskazując innych gier komputerowych, w których są takie babki. Nikt nam nigdy nie wytłumaczył, na czym polega robota Fii w twierdzy. A nie jesteś? Jak na razie chyba dogadujesz się dużo lepiej niż inna pewna pani, która tu niedawno przybyła. これでも感謝しているの。感情の起伏が少ない。楽しんでいることを相手に示すことができない私を、それでも誘ってくれているのだから。 あなたがいつか言っていた通りだと実感していたのよ。ここは騒がしいけれど、温かい場所だとね。 Tak, przynajmniej próbujesz udawać, jak pewna pani ze skrzydłami niedawno. Tak,
周囲と自分を比べるなんて意味のないことだと分かってはいるのよ。でも比べられずにはいられない。詳細だって毎日のように変化していく。町として、人が住む場所として、日々成長し続けているけれど、塔を出た時から私は変化に驚くばかりで、ちっとも変わりない。こんな思いをするならば、塔で過ごしていた頃の方が楽だったかもしれない。そう考えることも少なくないわ。Widzę swoje strefy komfortu. ごめんなさい。これは年寄りの愚痴のようなもの。あなたが気に留めることはないわ。To w sumie ciekawe, bo część zachowań starej osoby nie wynika do końca z jej doświadczenia i wiedzy, ale również z tego, że mózg się starzeje i pewne fakty inaczej zaczyna przetwarzać, czy wolniej. Więc to, że Roselyn miałaby osobowość w pełni dojrzałej fizycznie i psychicznie osoby, raczej postarzałej, to chyba raczej niemożliwe. もちろんよ。私はあなたに全力で生きると誓ったもの。そんなこと思いもしないわ。私の価値をあなたが決めてくれるということ。そうね、確かにみんなは私と一緒にいるときに笑顔を強要したりはしていなかったわ。女神様だっていつかの試みの後はありのままの私を見てくれていた。ありがとう。私のご主人様はとても優しいわね。O, to nie jest zły obraz spraw, to jest bardzo właściwy obraz spraw. Wary hito. Honto ni anata wa iki o haku yo ni josei o kudoite shimau no ne. Dobra, myślałem, że to będzie dalsza część sagi hazardowej. Okazało się, że nie, to po prostu Roselyn spędzała czas z Fio i potem była krótka rozmowa o tym. Avaro się martwił, czy za bardzo się ludzie jej nie naprzykrzają, bo skoro spędziła ponad paręset lat w twierdzy, to może nie być taką ekstrowertyczną osobą.
Ale okazuje się, że Rosalina całkiem się to podoba, tylko ma trochę problemy z okazywaniem prawdziwej siebie, ponieważ jest dużo starsza niż na jaką wygląda. Ludzie traktują ją trochę inaczej niż powinni. I to pewne problemy rodzi w kontaktach, a poza tym przez to, że jest rzeczywiście starą osobą, ma trochę problemy z przyzwyczajeniem się do dużej ilości zmian, które w jej życiu zaprowadziło przed nie tylko przeniesienie się do fortecy, ale też sam fakt, jak forteca się ciągle zmienia i rozwija. Całkiem ciekawe spojrzenie na rzeczy. W każdym razie potem powiedzieli, ale w sumie jest lepiej niż było, więc fajnie. Dobra. Miksuana. Herbata? Jest. Jedziemy. Na pewno czymś znowu ciekawym nas zaskoczysz tym razem. Jakąś książkę kolejnym razem? Kolejną kupiłaś? Wszystko dlatego, że poprosiłaś nieodpowiednią osobę do pomocy. Avaro, pomimo tego, jak się wydaje, sam nie jest zbyt rozmownym gościem. No, w końcu. Pani będzie zadowolona i dzieci będą zadowolone. ありがとうございます。それでは、どうすれば親しい友人が作れるのか、ご教授お願いいたします。 私は会話が苦手で、相手を楽しませることができないようです。考えついたことは試してみました。ですが、思うようにはいかず、何をすればフィア様や他の方のようになれるのか。ミクシュアナさんはそのままでいいと思うよ。
のままで大丈夫。ですがそれでは友人など作れません。それは結果が証明しています。Ale to dlatego popróbowałaś się zmienić. Przyjaciółka. Ci powiedziała, więc. Fiasa ma okazję się. とても嬉しいです。はい。特に成果もなく、あまり意味のない試行錯誤でしたが、付き合っていただきとても感謝しています。 Nie ma za co, Mikshuan. Awa, Robo, wcale nie pomogłeś, dlatego nie jesteś. Nie ma za co dziękować. Hai, porekara wa imamade doori no watashi o ukeirete kureru yujin o motto tsukutte ikitai to omoimasu. Kakegai no nai yujin kara itadaita kotoba o sasae ni shite.
シュアナさん。はい、何でしょうか。私の友であるうつつかみフィア様。オフィシャルネット。前置きが長いよ。それに様もいらないから。いえ、神を相手に継承を抜くなどできません。友だとしてもその一線は守らねば。真面目だね。まあそこもいいところだよね。それにさっきね、飾っていないスノミクシュアナさんに接したのは私が初めてって感じだったけどさ、それって私が初めてじゃないと思うんだ。というと？ミクシュアナさんがずっと素を出していて、それでも楽しそうに話していたのは誰でしょう。城塞に来てからずっと素の私に接してくれたもの。Fia znowu to robi. Znowu podpuszcza baby, żeby się uganiały za Avaro. Avaro.いいだろうか。あ、キスニュース、だしつぽがだし。Dobra。Dobra, to jest koniec serii z Mikszuaną. W końcu dała się przekonać, żeby pogadać z Fiją. Kiedy pogadaliśmy z Fiją, to Fia powiedziała, że w sumie, jeżeli chce nawiązywać kontakty z ludźmi, to...Nie musi za bardzo siebie zmieniać, ponieważ taka jak już jest i też jest całkiem przyjemną osobą do rozmowy. A nie powinna się tym przyjmować, że jeżeli z kimś się jej nie udaje nawiązać kontaktu, że raczej powinna się skupiać na osobach, z którymi po prostu jej kontakt naturalnie wychodzi, i się nie przejmować resztą. I wszystko będzie dobrze. Tak, i to w sumie Mikszuanie całkiem przypasiło.Podziękowała Avaro za jego nieudolne próby nauczenia i jak się kontaktować z ludźmi. I to w sumie tyle, a potem Fia znowu ją podpuszcza. Dobra. Mamy 22 minutę, więc i tak tego nikt nie będzie słuchał, to moja opinia o tym, powiedzmy, serii eventu z Mikszuaną. Naprawdę nawiązywanie kontaktu z ludźmi nie jest aż takie trudne.Rzeczywiście to, co powiedziała Fia, że staranie się udawać kogoś, kim się nie jest, nie działa. Nawet jeżeli stara się być miłym dla kogoś, ale w rzeczywistości, powiedzmy, to nie jest naturalne bycie miłym, to czuć, jak się rozmawia z daną osobą, to jest takie sztuczne, że to wcale nie odbiera się dobrze. Lepiej właśnie skupić się na tym, kim się naprawdę jest i rzeczywiście...polegać na kontaktach z ludźmi, którzy nadają na podobnych falach, to nazwijmy. A jeżeli koniecznie chcesz z kimś nawiązywać kontakt i kontynuować rozmowę, to jest bardzo prosty sposób na to, mianowicie słuchać, ale nie słuchać pasywnie, tylko to się nazywa słuchać aktywnie. Interpretować to, co mówi dana osoba, próbować to zrozumieć, zainteresować się, zadawać jakieś pytania i tak dalej.W ten sposób każda osoba ma taki naturalną chęć do podzielenia się swoim życiem z kimś innym. Jedyne co trzeba zrobić, to po prostu dać jej okazję, żeby dała upust tym chęciom i naprawdę bez większych problemów ze swojej strony można miłe rozmowy z ludźmi prowadzić. Więc to tak z mojej strony, jakbym powiedział, jakby kogoś to interesowało. Dobra, Kisnir, co ty masz do powiedzenia?Momencik. A, to chyba okej. To chyba z tym eventem nie będzie problemu. Narodzona. Sanko ni naru. Yahari emono no chigai wa shitteite sou wa nasasou da. Iie, watashi no hanashi de yokereba, mata tsugi no kikai ni demo.しかし、槍というのは扱いが難しそうだ。常に間合いにも気を配らないといけないのだろう。
そこは日頃から使っているので慣れとしか言いようがないかと。あなたも刀剣の扱いに秀でているようですし。確かに私の国がそうだったということもあるが、使う獲物といえば刀剣だった。稽古に付き合ってもらっている身で悪いが、ある提案に乗ってもらえないだろうか。内容によりきりですが、何でしょうか。私たちは前線で戦っている。それでいて獲物の前には違いがある。であれば連携も取りやすいのではと思ってな。連携ですか。Dobra. Mikshuana i Kisnir dostały wspólny atak. Dla ciebie to się nazywa Swift Spear. Hit plus 10, siła plus 20. To chyba lepsze niż Fiery Fury. Dużo lepsze. Range 4. Okej. Okay. Natomiast Kisnir, co ty dostałaś? Swift Sword, siła plus 20, hit plus 10. Okej. Okay. Rzadko używam z tych combo zdolności, ponieważ pożerują całą masę many i trochę ograniczają nasze pozycje na, nazwijmy to, w bitwie, ale tak, większość z nich ma naprawdę całkiem duże obrażenia, więc może powinienem się zacząć takimi rzeczami interesować bardziej. No dobra, spróbuję. Jeszcze tak, zajrzyjmy do workshopu. Tak, large potion. Mamy small potion, trochę by się przydało. Czy large potion chcemy? W sumie czemu by nie? Czy coś z tego chcemy? Rousing powder, ciach. Czy te rzeczy, które zwiększają strength, self, kupmy je, może łatwiej będzie od ciebie. I inteligencja, to co jest najbardziej nas te dwie rzeczy interesują. Dobra, coś z tego potrzebowaliśmy? Potrzebowaliśmy czegoś innego. Ale tego nie możemy od teraz kupić. Tempting swimsuit. To chyba było całkiem dobre na... na Kisnir. Momencik. Zajrzyjmy, bo tak, Kisnir, potrzebujesz chyba do tego butów też odpowiednich. Dancer Shoes. Bo momencik, bo Tempting Swimsuit, on też ma... set. Heroin Boots albo Kazerin Boots. Nie widzę, żebyśmy mieli Heroin Boots. I to też daje Charming. Ale najwidoczniej brakuje nam jednych butów. Momencik, czy możemy je wytworzyć jakoś? Heroin Boots. Silver Feather. Okej. Jeżeli to wyfarmię w przyszłości, to będzie upgrade chyba dla Kisnir, bo... tak...
To co prawda zmniejsza jej... O, w sumie nawet nie zmniejsza jej tak bardzo wytrzymałości. To jest nawet w obecnej formie upgrade, a daje jej bardzo dużo do evasion. A jeżeli damy jej również te buty heroin, to one... Tak, to one bardzo jeszcze zwiększą jej evasion dodatkowo i dadzą jej, tak jak Iorowi, charm przy ataku. Więc tak, na przyszłość. A Faithful co daje? Immune to charm. Okej. Okay. 47 evasion to też bardzo dobrze. Nie tak dobrze jak 71 Iora, ale... Nieźle. Dobra, posiedźmy jeszcze tutaj trochę nad ekwipunkiem. Parę rzeczy mogłyby ci się przydać. O, Tifta Shield. To też nam daje ten... Valley Goddess. Momencik. Evasion zwiększa siłę, zmniejsza. Ale poza tym jest okej. Okay. Co tutaj Valley Goddess? Charm 1. Nie jest tak dobry jak Enchanting Hips chyba. Nie. Ale możemy to jeszcze ulepszyć. Jeżeli damy jej dodatkowa Heroin Boots, to będzie miała Charm 2. Okej, okay, ale na razie też jest całkiem nieźle. Przy okazji jakieś tarcze tu mamy jeszcze. Momencik, zobaczmy jakieś upgrade'y może ciekawe. Troszkę powinniśmy się przygotować, bo ostatnio trochę słabo nam poszło tam. Czy coś, co za prawie za darmo możemy polepszyć? Ta Tifta Shields, o kurde, to jest drogie do upgrade'u. Bonusy do HP-ków, mało ciekawe. Ciekawe, to daje dodatkową siłę. Ale też jest drogie do upgrade'owania. Szukam raczej jakichś tanich, łatwych upgrade'ów. Chyba nie za bardzo. Rzeczy teraz już się trochę drogie robią do upgrade'owania. Tak, to wszystko są fajne rzeczy, tylko bardzo drogie. Mam bardzo ograniczone zasoby tych. Więc nie chcę za bardzo się w to bawić aż tak bardzo. Tak, wiecie co? Mniejsza o to. Tylko tak. Bronie... Jeszcze raz sprawdzę, tak, poulepszane. Czy możemy ci dać jeszcze dwa poziomy? W sumie czemu nie, inteligencja ci się przyda. Eat your agility, to nie jest coś, co potrzebujemy, dobra. Dobra. To tyle. Chciałem się troszkę przygotować przed kolejną wyprawą do Gaidala. Ale chyba nie będziemy potrzebowali aż takich dużych przygotowań. Mamy dużo potek. O, mamy dużo tego. Ale nie chcę mi się myśleć, kogo bym chciał to obdarować. Zostawię sobie to na później. Tak. Następna wyprawa do Gaidala będzie długa. Więc trzeba się przed nią przygotować. Na to, że i tak jesteśmy gotowi. Więc tak, widzimy się w następnym odcinku i ruszamy w końcu do Gaidala. I to tyle. Dobra, dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Cześć!